To spojrzenie właśnie Jezusa miłosiernego, które siostra ma na okładce dzienniczka. Tak. Właśnie. To spojrzenie, ja pamiętam, że jak ja zobaczyłem przed moim takim pierwszym, można powiedzieć, nawróceniem, dla mnie to spojrzenie było przerażające. Ja jak widziałem to spojrzenie, to dla mnie to był obraz, spojrzenie potępienia. I, no i to było po prostu spojrzenie na moje rany, bo ja miałem różne doświadczenia trudne i o tyle po prostu rozumiem ludzi i rozumiem was, którzy macie taki, odczuwacie taki lęk, no bo są przeróżne doświadczenia. Nie widziałem w tych oczach miłości, a w tej ręce błogosławieństwa.